Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Ruth Bader Ginsburg, no sędzina z Sądu Najwyższego, niedawno zmarła. Świeć Panie nad jej duszą, czy jakkolwiek tam kadysz jakiś, czy cokolwiek tam Żydzi mówią. No ale zmarła, ale narobiła kłopotu. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Ruth Bader Ginsburg, no nie mieszkała w Izraelu, miała duże kontakty, nie mieszkała ostatnio w Izraelu, ona tam spędziła część młodości, wychowana tam w Ameryce, wyrosła w Ameryce, no i była sędziną, 40 ponad lat na ławie federalnej. Także człowiek by się zastanowił, no 40 lat wypadałoby jakieś ograniczenia. Dwa pokolenia w sumie uciekły innym, także że przyspawani są powiedzmy do tej togi, czy do systemu sprawiedliwości. Jakieś limity na te wszystkie pozycje to powinny jednak być. No, szwankowała ze zdrowiem już od jakiegoś czasu, nie wycofała się z tego, umarła, można powiedzieć, na polu sprawiedliwości. Dosyć ambitna. Zawsze walczyła o równość. No, ta równość doprowadziła do tego, że teraz faceci, czy tam mężczyźni, którzy uważają, że są kobietami, mają równość z prawdziwymi kobietami. No, ciekawe, co ona tak w życiu prywatnym mówiła na ten temat. No ale dlaczego czarownica? Co ona zrobiła? Zrobiła to, że w swoim przedśmiertnym testamencie czy życzeniu powiedziała, że życzy sobie, żeby nominacje na jej zastępstwo, żeby było to zrobione po wybraniu prezydenta. No jest to dosyć smutne, czy ciekawe, że sędzina, która powinna rozumieć prawo konstytucyjne, powinna rozumieć prawo amerykańskie, powinna rozumieć prawo federalne i to, że prezydent, aktualny prezydent ma podstawy do tego, żeby nominować. Senat ma podstawy do tego, żeby zaakceptować. No i teraz jest ta sytuacja, że prezydent jest republikaninem, większość w Senacie jest republikańska. Demokraci będą mieli dużą opozycję. Sama Ruth Bader Ginsburg, ona była wybrana w 96 głosami przeciwko 3, czyli 99 głosów na 100 głosów senatorów. Także republikanie, którzy tam z nią się nie zgadzali, to jednak kiedy była w tym czasie zaproponowana, no przyjęli do wiadomości, że prawo i porządek to jest prawo i porządek. Komuniści robią straszne numery. Teraz ten Brett Kavanaugh w zeszłym roku, no to były po prostu zamieszki, były fałszywe zeznania, tam kobiety przychodziły, mówiły, że były zgwałcone, nie miały żadnego wspólnego miejsca, czy spotkania z tym Kavanaugh. No wszystko było fabrykowane, po prostu było fabrykowane. Wcześniejszych paru innych kandydatów zrezygnowało po prostu, bo tak ich szmarowali. No i to jest właśnie to smutne, że część polityków, szczególnie tych lewackich, Alexandria Ocasio-Cortez, wyjątkowa komunistka z Nowego Jorku, no to powiedziała, że będą powiedzmy awantury, będą zamieszki. Także politycy, którzy nawołują do takich rzeczy, no to jest po prostu karygodne, to jest straszne. Jimmy Carter w 1980 roku, po tych jak stracił te reele
lekcję, no to zaproponował, no bo miał prawo, zaproponował sędziego Stevena Briera, no i wszystko w zasadzie miesiąc potem został zaakceptowany i to było 6 tygodni przed nominacją jego następcy, tak, także w ramach swojego prawa wybrał sędziego. No i to były powiedzmy normalne czasy. Drugi raz Breyer był nominowany w 1994 roku, no i to później było troszeczkę więcej problemów, no ale to pokazuje te pryncypia, te zasady, że prezydent ma prawo do zrobienia czegoś takiego i Senat ma prawo do zaakceptowania. Teraz sekundy po tym, kiedy Ginsburg umarła, od razu się zaczęły awantury. No oni czekali. Chuck Schumer, no to on jest prezesem mniejszości w Senacie, no też nie mieszka w Izraelu, bardzo, bardzo lubił Ginsburg, no to on powiedział, że zadeklarował, że opozycja nie będzie w ogóle rozmawiała na temat jakiejkolwiek nominacji za Trumpa, że to wszystko musi czekać na nowego prezydenta, albo co najmniej na prezydenta po wyborach. No i oni porównują to trochę do, była podobna sytuacja w 2016 roku, kiedy Scalia niespodziewanie umarł. No tam też były jakieś podejrzane sytuacje, to nigdy nie rozwiązali. I Senat no miał opozycję, bo to wtedy był Obama. Obama miał propozycję Merricka Garlanda i McDonnell, który był ze strony konserwatywnej, powiedział, że można go wybrać i że się powinno wybrać. Także w zależności, co jest w interesie demokratów, socjalistów, no to oni to wszystko robią. W 2016 roku to była praktyka, tak? No bo w Ameryce no to też są te precedensy, są te sytuacje prawne, no ale praktyka to, co się odbywało. 25 razy prezydent w przeszłości musiał wybierać w tym roku, kiedy były powiedzmy wybory prezydenckie. No i 21 razy Senat zaakceptował tych kandydatów. Czasami były wyjątki, kiedy były jakieś tam konstytucyjne zastrzeżenia. No i właśnie to było w 2016 roku. Dlaczego? No bo w tym czasie to było podobne, że wybierano i prezydenta, i senatorów. No i dużo, dużo ludzi też mówi, że w tym czasie, kiedy publiczność, kiedy wyborcy wybierają Senat i prezydenta, no to mają obowiązek mieć pewność, że i prezydent, i senatorzy wybiorą tak, jakby obywatele chcieli. No jest to gra, jest to po prostu gra słów, bo od ponad 100 lat, czyli od w sumie od 1889, kiedy jeszcze prezydentem był Cleveland, nie było takiego przypadku, żeby Senat zaakceptował sędziego z partii przeciwnej. No tak po prostu nie było. To jest kiedyś było też tak, że wiceprezydent, no to był z drugiej partii. To też nie za bardzo wychodziło. Ciekawe jest, że Joe Biden, kandydat na prezydenta 2024, wiceprezydent z czerwonym Barackiem Obamą, on w 92 roku też zachęcał George'a Busha, żeby nie proponował żadnych nominacji do
na wybory. Biden tłumaczył, że powiedzmy podzielony rząd, no to sprawia to, że obywatele nie za bardzo wierzą, kogo mają wybierać. No i tłumaczył właśnie, że musi być to przesunięte. Nie było braku aż do 1993 roku, kiedy właśnie Bill Clinton mianował Ginsburg. No i konserwatyści się zgodzili. Także konserwatyści jednak to mają te bardziej jakieś miękkie serca i bardziej jednak myślą, że te wypełnienie Sądu Najwyższego jest ważne. No bo historycznie to jest tak, że to trudno przewidzieć, która partia będzie nominowała. Także to mniej więcej tak statystycznie to się dzieli. No teraz przez ostatnie za Obamy i wcześniej, no to była bardziej lewicowa. Teraz jednak wychodzi bardziej prawicowa. No ale to jednak wskazuje na to, że ten balans i te wahadło demokracji się rusza. Trump ma swoich listę sędziów. Teraz proponował nawet kobietę, no bo to jest teraz takie modne. Proponował, ona jest z pochodzenia, urodzona w Ameryce, ale z pochodzenia z Kuby. Także to też jest jakaś taka walka czy gra polityczna. No i ta filozofia wybierania tych sędziów, no to są według konserwatystów teraz, no to jednak ma być ta konstytucja, ma być to według przepisów, według prawa i tak dalej. Według socjalistów to jest następny powód do mordobicia i do zwalczania praworządności i konserwatywnej strony Ameryki. Zdrowia, subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmu. Jeżeli mieszkasz w Ameryce, masz obywatelstwo amerykańskie i głosujesz, zdecydowanie nie głosuj na socjalistów. Jeżeli jesteś zadeklarowaną czy zadeklarowanym demokratą, zmień swoją przynależność na republikanów. Jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić, po prostu nie idź, nie głosuj. Nie głosuj na socjalistów, siedź w domu, oglądaj telewizję i zacznij marzyć o lepszej Ameryce. Jeżeli jesteś niezależny, no to wybierz kartę z głosowaniem na republikanów. Jeżeli jesteś republikaninem, no to wiadomo, na kogo trzeba głosować. Nie po to przyjechaliśmy do Ameryki, żeby głosować na socjalistów. Zdrowia!